nazywam się Tereska. Pokażę Wam dzisiaj, jak sobie tutaj przemeblowaliśmy w salonie. Jest to spowodowane nadchodzącymi zmianami w naszym życiu rodzinnym, więc no, pozmieniało się tu, ale bardzo na plus. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze to wyjdzie i że aż tak będziemy dobrze się tu czuli, bo dosłownie doszedł nam jeden mebel, a zmieniło się naprawdę wszystko, więc zobaczcie, jak tutaj teraz wygląda. No więc słuchajcie, doszło właśnie nam tutaj biurko. Z tego względu, że Mati od października zaczyna studia, więc musi mieć jakieś miejsce tutaj do nauki, a dodatkowo jest to też dla mnie miejsce do montowania, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że przy stole o wiele wygodniej mi się montuje, bo mam gdzie nogi sobie położyć. Wiecie, że ja montuję po nocach, więc siedzę sobie wygodnie, nóżki wykładam po prostu, a mi tak zabolało kolano. Wyciągałam coś z szafki i schodząc walnęłam się tak mocno w szafkę, że po prostu taki siniol będzie, olbrzymi. Na pewno też będę korzystać z tego biurka, bo mniam, mniam? Ojoj! Także to jest ta pierwsza zmiana. Będziemy musieli ogarnąć jakąś lampkę, bo ta jest, jak widzicie, wybrakowane ma elementy. W tamtym drugim rogu salonu teraz znajduje się właśnie keyboard, który wcześniej był właśnie tu, więc teraz jest tam, żeby tutaj było fajne dojście do okna, bo jednak mimo wszystko często trzeba chodzić do okna, zasłaniać rolety, otwierać okno. Wiecie, ja też nagrywam często w oknie, więc tu musi być dojście. Poza tym tu teraz się zrobił mega fajny, klimatyczny kącik do zabaw i my tutaj lubimy z pluszeczkami sobie siadać, z małym. No mega, tak przytulnie, w ogóle cały weekend spędziliśmy w trójkę w tym miejscu właśnie i się bawiliśmy pluszakami. No mega cozy, tak naprawdę już sobie wyobrażam, jak będzie zima i kaloryfer będzie włączony, będzie tak cieplutko, to będzie już w ogóle tak fajnie. No więc tutaj właśnie ten mój kącik artystyczny, kreatywny. Zamierzam tu zrobić też swoje tło. Zamierzam tutaj sobie zrobić właśnie taki kącik typowo pod nagrywki, pozawieszać jakieś fajne, ładne obrazki i zawiesić, słuchajcie, lampki. Ta! Więc tutaj będą wisiały takie fajne lampki, taka kurtyna z lampek jak gdyby. Właśnie teraz zrobimy to razem, tylko że zanim te drugie lampki właśnie zrobię, to muszę, słuchajcie, ogarnąć te lampki, bo poszłam z Weną trochę za daleko i wykombinowałam coś takiego, że o lampę zahaczają, więc w pierwszej kolejności zmienię sobie te lampki tak jak były wcześniej, czyli tak klasycznie po prostu przy ścianie, to było najładniejsze i robiło najfajniejszy efekt, zwłaszcza tutaj nad oknem. Ta kanapa się przesunęła bardziej na środek, salon wyszedł tutaj również na środek, tu jest taki fajny patent w ogóle, że możemy sobie wysunąć ten mały stolik, trochę powiększyć, wydłużyć to miejsce. Tutaj trochę dziwnie to wygląda. Ale generalnie, no jest tak jak było wcześniej, więc jest tak klasycznie. O, to tak ładnie zawsze w lustrze się też odbija. No dobra, ale te cycki tu trzeba poprawić. A co gdyby tak, o, zrobić coś takiego po prostu? Ha, ha, ha. Hej, ładnie. No, myślę, że jest git. A kto sobie gra w piłkę? Podoba mnie. Wow, teraz mama. Kopiemy piłkę. Super. Robimy sobie przerwę na obiad. Dzisiaj ugotował Mati. Mati miał mega wenę, żeby dzisiaj ugotować obiad i zrobił jakieś meksykańskie danie, które ma w sobie dużo błonnika, jak widzicie, fasolka z ryżem. No, powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawa, jak smakuje. No to jedzmy! Spróbujmy. Sztosiwa, jak mąż ugotuje. To jest to. My już jesteśmy po obiedzie, właśnie się bawimy. O tak! Przynieś tą dużą piłeczkę! Piłka! Rzuć! Ja! Ale super! I teraz łap! Uwaga! I wiecie co, mamy mega ochotę upiec ciasto marchewkowe. Zaraz pójdziemy po składniki.
korzystamy, słuchajcie, jeszcze z pięknej pogody i idziemy na plac zabaw się troszkę wyszaleć, a przy okazji zmięknie mi trochę masło, bo ma być miękkie do ciasta, więc przyjemne, spożyteczne. Zabieramy się za pieczenie ciast i mam tutaj mojego pomocnika. Dawno razem nie piekliśmy ani gotowaliśmy i stwierdziłam, że to będzie fajny sposób na spędzenie razem czasu, prawda, kochanie? Ktoś tu wyjada składniki. Halo. To jest nadprogramowe. To jest... Aha. Na jesień, więc uwaga, uwaga. Będą to rzeczy z Pepco, Smyka i z H&M. Starałam się wszystko utrzymać w podobnej kolorystyce. No słuchajcie, pierwsza rzecz, jest to taki sweterek, słuchajcie, pod który należy założyć na przykład jakiś krótki rękawek czy długi rękawek. Zobaczcie, jaki jest słodki. Po prostu. Taki granatowy z brązowo-białym paskiem. Taką ładną plecionkę. Zobaczcie. Mega śliczny. Kolejna rzecz to jest taki golfik i jeszcze czegoś takiego mały nie miał. W ogóle jak byłam na tych zakupach, to się tak jarałam tym, że on już jest coraz starszy i coraz fajniejsze te stylóweczki będzie mógł nosić, że to już nie są takie niemowlęce, takie dzidziusiowe, wiecie, takie sweetasie, tylko to już są coraz bardziej takie chłopięce, takie po prostu dziecięce, fajne ciuszki. No na przykład takie golfik, no co gdzie, jakimś tam niemowlaczkowi będę golfik zakładać, a tu już normalnie można założyć. Po prostu zobaczcie, jak to jest słodkie. To jest najśliczniejszy golfik, jaki widziałam w życiu po prostu. Ten kolor, taki jarzębinowy kolor, jest przecudowny. Słuchajcie, ja właśnie zapomniałam wam powiedzieć. Od razu po powrocie z galerii odcięłam wszystkie metki, wyrzuciłam je, żeby wyprać ciuszki. Więc są wyprane, jeszcze są troszkę wilgotne, jak wam pokazuję, więc muszą dotknąć i będę je prasować, ale powiem wam, że już nie pamiętam po prostu, ile dana rzecz kosztowała. I tak jak mówię, odruchowo po prostu odcięłam metki, wyrzuciłam i wyprałam ubrania. Ale mam, słuchajcie, zapisane w historii płatności, ile zapłaciłam w każdym ze sklepów, więc chociaż tyle będę wam w stanie pokazać. Ten golfik zapinany jest na 3 guziczki i fajnie, bo pierwszy raz też coś takiego ma mały, co się zapina z tyłu, bo zawsze tutaj są te guziczki, wiecie, w tym miejscu. A tutaj pierwsza rzecz będzie z tyłu. Nie wiem, ja się tak jaram, wiecie, to jest pierwsze dziecko, pierwsze takie momenty, wszystkie to jest takie cudowne. No i dobra, dalej. Taki sweterek w paski. Zobaczcie, jakie śliczne guziczki. Nie wiem, wszystkim się jaram. Naprawdę, ja się bardziej jaram zakupami dla mojego synka niż dla siebie. Dobra, słuchajcie, bo chyba muszę wsadzić ciasto do piekarnika, bo się nagrzał. Także zaraz wracam. Kolejna rzecz. Ojejku, to pamiętam. Były sobie wieszaczki, ja tak wertuję i na samym tyle wisiała ostatnia sztuka tej koszuli. I ja, i Mati mamy ciemne włosy, ciemne oczy, więc i nasz synek również ma ciemne oczka. I po prostu, wiecie, takie brązy. Tak pasują do tych oczu. No nie mogę się doczekać, jak tego bodziaka też założy. Jeszcze muszę wszystko, wiecie, przeprasować, wyprasować. Och, jejuś. Takie dżinsy. Jejku, jak słodko, to jest jeden guziczek i tyle. Widzicie, jak ja się jaram tym wszystkim? No zobaczymy, ja jestem mega ciekawa właśnie, jak te dżinsy będą na nim leżeć. Natomiast bardzo mi się spodobały, bo są bardzo elastyczne. A dziecko potrzebuje mieć po prostu swobodę ruchów, także... I też są tutaj guziczki do regulowania szerokości w pasie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Pepco, to jest taka kurtka. Niestety nie było koloru żadnego brązowego, tak jak inne rzeczy. No był jedynie taki kolor, więc kupiłam taki, ale słuchajcie, ta kurtka jest genialna. Nie dość, że jest przeciwdeszczowa, to jeszcze słuchajcie. Tu ma futerko, tutaj ma elegancko 3 rzepy, zameczek i w środku, patrzcie, jest futro, a w rękawach nie jest, że nie ma nic, tylko również jest ciepły polar.
Więc słuchajcie, żadna pogoda nie jest nam straszna z tą kurtką. Zazdroszczę, mu sama bym chciała taką fajną kurtkę mieć ciepłą. Ja mam wrażenie, że dla dorosłych ludzi już nie robią takich fajnych rzeczy. No zobaczcie, można zrobić ciepłą, fajną kurtkę przeciwdeszczową, która jeszcze wygląda na tak spoko. Można, to dlaczego dla dorosłych nie ma takich fajnych, ładnych ciuchów? Ja się pytam. Nie tyle ładnych i fajnych, to po prostu też praktycznych. Ach. Pozazdrościć. Dobra, i to było Pepco. Tutaj Wam wyświetlam kwotę, jaką wydałam w Pepco za te wszystkie ubranka. W Smyku kupiłam tylko jedną rzecz, a mianowicie paputki. Tu już mały w nich tutaj chodzi, więc troszkę widać ślady użytkowania już, ale są też mega słodkie. Zobaczcie, jakie mają szeroki tutaj czubek. I tutaj taka gumowa podeszwa. Z tego co widziałam, to te butki są chyba dostępne w Smyku cały czas. Polecam, bo naprawdę fajnie się sprawdzają. I tam była w ogóle do nich doczepiona taka karteczka zdrowa stopa, więc tym bardziej zdecydowałam się na ich zakup. Pokażę Wam, jak się fajnie skręcają. Więc to jest skręt tutaj. I teraz na skos. Jeden i drugi, a tu zapiętek jest w miarę twardy, no, także tak to wygląda, takie paputki i teraz to był Smyk i kosztowały 69,90 albo 99, no w każdym razie no 70 zł można powiedzieć. A w H&M dokupiłam, dobra, zacznijmy od tej bluzeczki, taką koszulkę, pieski, a nasz mały kocha pieski, bo tutaj wszyscy sąsiedzi normalnie, nasi mają psy, więc szczekania jest dużo. I mały po prostu kocha. Jest dość duża, więc myślę, że starczy mu na długo. Mam nadzieję. No przepiękna. Słodkie to jest wszystko takie. Spodenki. Dwie pary spodni. Takich samych, tylko w dwóch różnych kolorach. I teraz są świeżo wyprane, więc tutaj wszystko się tak odwija. Musiałabym to porządnie przeprasować, żeby się fajnie trzymało, natomiast też są bardzo fajne i one są takie, widać, troszkę większe, pod które jak najbardziej można na przykład założyć rajstopy, dzięki czemu będzie po prostu cieplej. Tak też przewiduję właśnie robić, jak już będzie naprawdę zimno. Też tutaj Wam wyświetlę, ile wydałam w H&M-ie i będziecie mieć już wszystko jasne. Właśnie wyciągnęłam ciasto z piekarnika. Chłopaki jeszcze nie wrócili, więc ja teraz ogarnę tutaj stół, zmyję naczynia i tam wszystko ogarnę po prostu w kuchni. Lecimy. A ciasto teraz będzie się studziło, potem trzeba będzie przekroić na pół i zrobić masę. No, także tutaj czas to ogarnąć. No i cyk. Pięknie, czysto, elegancko. Coś pięknego i jeszcze tutaj pójdzie oczywiście ten krem. Trzeba będzie przekroić przez pół i tam dać ten krem. No i na wierzch będzie też ten krem. Dobra, spróbuję to ciasto przekroić. Okay. Jak to teraz? O matko. Oh yes. 150 gram masła. Aha, waga włączona. Jej, idę. Jest 150, jest 150. Dobra, bo jak sypię za dużo, to się już nie odlatuje, więc muszę bardzo ostrożnie sypać. Znowu idealnie. I do tego 250 gram serka mascarpone, czyli dokładnie tyle, ile tutaj. Masz widoczek. Cały czas to słyszę. Co to znaczy? No, w sensie, że makrewkowe dobre wyszło. Na krem? Nie smakuje ci? To no, dobry. Dużo masła, nie? Nigdy tego kremu nie jadłem. No, ja też nie. Generalnie jest dobre, widzowie, jak coś. Mega słodkie. Bardzo słodkie. A ja się już z Wami żegnam, widzowie. Dziękuję, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!